Witam wszystkich ponownie. Sadzimy dzisiaj co? A nie, to nie ten banan. Dzisiaj sadzimy kruszynę. Kiedyś to się nazywało gerdzia, w sumie to jest od gerdzi. To niech będzie gerdzia. Ale ogólnie jest to maureli. Zobaczcie, troszeczkę podrósł. Trzeba go przetransportować do dziury. Rośnie następna lufa. Grubość to z ludkiem zaraz pokażę, bo naprawdę to jest kawał byka. On ma chyba około 3 lat, dokładnie to napiszę na filmie. A trafi do... Znaczy trafi przed szklarnię, o tam. Idziemy do szklarni. Jesteśmy. Przygotowałem już dziuplę, że tak powiem dziurę. I tutaj go posadzę przed szklarnią, bo tak chcę, żeby od strony domu, to jak kamery sobie patrzą, żeby od największych było, żeby największe było od końca. Tak samo jak balbisianę, co ostatnio sadziłem, ona też powinna wielką rosnąć. I tak sobie myślę właśnie, żeby po kolei tu sadzić mniej więcej duże gatunki. Także dziura już jest, poszło takie łopatki. Półtora gdzieś tutaj gnoju. Jeszcze to wymieszam, o, zademonstruję. Tylko, że nie będę wiercił i kręcił, tylko kawałek wam pokażę, o. Wymełczę to lepiej sobie. Potem dosypię trochę tej ziemi. Podłożę do kwiatów tym razem, dwa worki dorwałem, ale dzisiaj jeszcze jadę, bo 10 sobie zamówiłem i mam nadzieję, że na ten rok to starczy. I co, wrzucę trochę tej ziemi, wrzucę bornika i będę mieszał ziemi, wrzucę bornika, będę mieszał i potem wsadzę bananowca i w koło obsypię tak samo. Będzie tym razem maureli bez kastry, bo on jest 10-litrowej. No i już czas najwyższy, żeby zobaczyć potęgę, jak urośnie w tej dziupli, w tej dziurze. Jak my to przeniesiemy? Wózek. Wózek to pierdnie. No to ty weźmiesz. Na bary. Dobra, postaw tą herbatkę. Lemoniada. Rękawiczki. Ważne. Wolnie. Cienka, nie? Ja to mówię, to sadzonka jest. Ciekawe, jak my wyciągniemy to z kastry. Ale ma sucho jak biur. Jak biury. To co, trzeba będzie go troszeczkę podciągnąć do przodu. Do dziury. Wysep twój nie jest ciężko. Chyba, że do samego brzega, ale nie, bo nie wyciągniemy wtedy kastry. A może na ziemi go położyć. Też to nic nie da. Ale bydle. Leżeć. Spróbujesz tego ściągnąć? Nie, musisz na się tu i tu. Na dwa na raz, jak podniosę. Jest! Wow, to nie było takie trudne. Ależ piękne korzonki. Niby sucho ma, ale to taka warstwa jest mokra. To co, teraz trzeba go tu postawić jakoś. Dobra, ładujemy. Nie wiem, sam? Ty, no nie wiem teraz. Jak to zrobić? O ja pierdziel! Masakration. Ale damy radę. Dawaj go do góry. Do góry to sam wjedziesz. No faktycznie. Stoi! Trochę dostał po korzankach. Nie jest źle. Teraz się go wyrówna. Także jak widzicie, to nic trudnego. Nawet takiego byka wsadzić. Tylko podstawa, żeby nie miał za bardzo mokro na początku w takiej kastrze 90 litrów, bo kto to uniesie potem? Tak to wygląda, zaraz obsypiem ziemią. Przy szklarni trochę wyższy od szklarni, ale tak jest w ziemi. Spoko.
Dobra. O, tu trochę uszkodziłem, ale tam nic się nie stanie. Teraz zacznę zasypywać ziemią, mieszać. Gdzie ta ziemia? Chyba będzie mało, trzeba będzie jeszcze worek dorzucić. Teraz trzeba będzie to ubić jakoś. I dać potem trochę czarnoziemi, żeby usztywnić go. Bo dopóki się ukorzeni, to wiadomo, trochę to potrwa. Oczywiście sadzimy poniżej, żeby woda nie uciekała, jak byście podlewali bananowce. Musi być troszkę niżej. On i tak jeszcze trochę siądzie. O, kolej właśnie. To byłoby na tyle na temat sadzenia pierwszego Maurelego. Jeszcze mam dwa, zobaczę, może jeden pójdzie na straty, czyli go łobetnę taką, albo inaczej zobaczę i spróbuję porobić sadzonki. Niestety muszę jechać po ziemię, bo znowu się skończyło, tutaj poszło ponad półtora worka. No ale chcę zobaczyć, jak urośnie w tym roku liści. Chyba mu nie będę przycinał, najwyżej się połamią. Zostało czekać, jak podrośnie. Dobra, to na tyle. Także dzięki za subskrypcję i łapeczki. Oczywiście aktualizacje będą z tej kruszynki. Na razie.